podnieś dzbanek i powoli przeciągnij przez środek, by zrobić szpic serca. Pochyl filiżankę i wlej mleko z większej wysokości, by rozbić kremę. Staraj się, by w mleku w dzbanku wytworzył się ładny, jednostajny wir. Espresso powinno popłynąć z dyszy po około 8-10 sekundach. Chcemy uzyskać konsystencję przypominającą ciepły miód. Ogólna zasada o większości cząstek to drobniejsze do espressa, a grubsze do kawy filtrowanej. Jaśniejsze palenie pozwala zachować więcej naturalnych nut smakowych ziaren, a ciemniejsze nadaje im wyrazistość i intensywność. Zrozumienie procesu przyrządzania kawy jest tym, o co chodzi w kawie specialty trzeciej fali, bo pozwala ono zaparzyć wyborną kawę w domu. Dołącz do podróży po świecie kawy z Sage.